że jest dzień szczególny dla mnie. Ja zupełnie i dla mnie też. Bo ja już nie chcę liczyć, ile to lat nie widzieliśmy się. Nie. Ale przeszło 7 lat może? 7 lat? Pewnie tak, ale... Być. Ale już nie chcę zaczynać tego tematu, jak żeśmy się spotkali na PWSP. W Akademii Sztuk Pięknych. No. Wtedy to była młodość. To były czasy. To jest Francisco Vierelard. Kolega ze studiów. Odwiedził mnie dzisiaj. Taki mam szczególny dzień. No i dla mnie naprawdę miło jest tak wspominać nie tylko czasy stare, ale mieć tą świadomość, że taka przyjaźń przetrwała w czasie i przetrwa jeszcze wielu lat, jak myślę. I to jest naprawdę warte po prostu zaznaczyć, nie? Że pomimo, że mieszkamy tak daleko, ja na drugiej półkuli świata, ale mimo wszystko ta przyjaźń przetrwała. No tak, no, mogę powiedzieć, że nie wszystkie dinozaury wyginęły. To też. Fajnie, fajnie się tak spotkać po latach. Co cię tu sprowadza? Powiedz. Więc nie chcę powiedzieć, żeby liczyć te kroki, bo jest powiedzenie u mnie w kraju, że jak ktoś już się ma ku końcowi, zawsze wraca, żeby jakby zbierać kroki. Ale to nie jest to. Naprawdę wracam z wielką przyjemnością do Polski, ponieważ dla mnie to była w pewnym momencie moja pierwsza ojczyzna, nie druga, moja pierwsza, ponieważ tutaj dorastałem w sumie umysłowo, z całego serca tutaj po prostu się zakochałem w Polsce. Moja żona jest Polka, moje dzieci są Polacy, urodziły się tutaj. Ja zawsze z żartem mówię, jedynym obcym w mojej rodzinie to ja, bo wszyscy są Polacy oprócz mnie. No dobra, ale zawsze i z wielką chęcią wracam nawet do starych zakątków, które teraz już przemieniały się, czas ich zmieniło. Czy budynek uczelni zupełnie wygląda inaczej, ulice, które kiedyś wyglądały zupełnie inaczej, ale i tak jakiś ślad pozostanie i te wspomnienia zawsze pozwalają mnie nie tylko z miłością jakby przypominać te czasy, ale i obecnie nadal cenić to, co ogólnie kraj, Polska, ludzie postępowali, poszli do przodu i dla mnie to jest naprawdę warte jako przykład, że ludzie tak postępują, że idą ku lepszemu. I ja też czuję się, że polepszyłem się w moim życiu, jestem kimś lepszym niż kiedyś i dzięki wam, Polakom, też. Wielkie, pompatyczne słowa. Aż tak? To co cię tu w Polsce tak najbardziej przyciąga? O, różne rzeczy. Przyciąga mi, powiedzmy, wizualnie ta wartość artystyczna, co jest na architekturze, co jest w muzeach i co jest na tych ulicach zwykle. Jak chodzę po ulicach i patrzę na nich, na te stare kamienice, które są już nie stare, tylko odnowione i ładne, to mi cieszy bardzo. I ludzi. Mam rodzinę tutaj, rodzina mojej żony, które z przyjemnością ich odwiedzam i przyjaciół, jak Wiesiu, który w sumie, wiesz, mało jak ty, ja bym chciał też spotkać się z kimś innym, ale tak jest życie, że każdy po prostu idzie swoimi drogami przez świat i trudno się spotykać, no nie, ale cieszę się to, że przyjeżdżając tutaj mam dwóch, trzech przyjaciół, co jeszcze mogę odwiedzać, no nie. No super, to ja coś ci pokażę, poczekaj momencik. Tak wyglądałem, kiedy spotkaliśmy się
Franciszkiem po raz pierwszy. To jeszcze... W 70? W 75 roku. W 8. Zaraz to sprawdzimy. Właśnie musimy to sprawdzić. W 8 roku. Chwila, moment. Muszę wyjąć mój dyplom. Jednak Francisco ma lepszą pamięć ode mnie. To jest dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. A studia rozpocząłem w 1978 roku. Widać? Chyba widać. Tak, to było w 1978 roku. I zakończyliśmy studia w 81, drugim. Czyli jednak, skończyliśmy razem skończyliśmy te studia. Razem faktycznie był ten czas bardzo gorący w tamtym czasie. Było coś, czyli tam, nie, Solidarność, czy stan wojenny. Co było. Tak, było, no nie. Stan wojenny. Tak. No to było w tamtych czasach, czyli 78 rok, to już ile to będzie lat? O, to jest 34. Aż strach policzyć. No tak, jedno życie. No, jedno fantastycznie. Życie. A czy pamiętasz jak... Zorganizowałem ci w Polsce tournée. O, pewnie. W moim rodzinnym mieście. Zaczynało się tam. Dawałem koncerty w Lubskim Domu Kultury. I potem jeszcze blisko Poznania, tu też były jakieś oddziały Domu Kultury też. Tak, no, no. Tam było kilka koncertów. Kilka. No, także zorganizowałem dla Francisco takie tournée, powiedzmy, po polsku. No, pięknie to wspominam. Jeszcze chętnie bym cię posłuchał, no, jakby nie było, a to już następnym razem, będziesz miał gitarę przy sobie. Następny odcinek. To za nasze spotkanie. Miło mi. Na zdrowie. Na zdrowie. Salut. I do kolejnego spotkania. Tak. Jeszcze mamy dużo do obgadania, do wspominania. Do planowania, do wspominania i też, żeby się podzielić z poszerzeniami. I człowiek przecież z czasem jakoś leciutko zmądrzeje. I ja nie wiem, czy ja już zmądrzeję. Może rozwiązujemy trochę problemy tego świata. Im więcej wiem, tym mniej. No to wiadomo. No i zaczynamy mieć teraz taki czas, kiedy fantastyczny nasz umysł zaczyna wymazywać to, co nam jest niepotrzebne. To, co jest niepotrzebne. Omijać niektóre rzeczy. To, co jest zbędne, kasuje, tak. Robi się reset. Także już pewne wspomnienia przepadają, ale... Bardzo się cieszę na to nasze sentymentalne spotkanie. Nie, to jest fajne, naprawdę. To jest, cieszę się bardzo. I to jest rzecz, która rzeczywiście nie jest ostatni raz. Musimy się wiele razy jeszcze spotykać. Z wielką przyjemnością przyjadę jeszcze do Poznania. Teraz mamy wolniejszy czas. I przede wszystkim już mamy rzeczywiście tą świadomość, że nie musimy podlegać pod nikim, ani obowiązkowo ze strony ani sentymentalnej, ani materialnej, ani nie musimy zarabiać na życie. To jest tak mniej więcej, ale najważniejsze chyba jest to, ja przynajmniej w swoim imieniu to mogę powiedzieć, że ja już nic nie muszę. O właśnie, to jest konkretnie. To jest konkretnie. To jest najfajniejsze teraz w tym czasie. Tak. A to, co musiałem, to zrobiłem, zbudowałem, jak to jeszcze powiedzieć,
urodziłem. No właśnie. Rozmnożyłeś. Rozmnożyłem. Wszystko. Posadziłem drzewa. Niektóre już się przewróciły. No i w zasadzie mogę powiedzieć, że to najważniejsze mam już za sobą. Ale to niekoniecznie. A teraz jest ta piękna jesień, która daje mi jeszcze mnóstwo pomysłów i dużo chęci do kreatywności i dalszego tworzenia. I tego się będę trzymał. A ty? Ja również. Także uważam, że ta chęć jeszcze poszukiwania tego, tej delikatności, piękno sztuki, albo tego, co nie da się określić w sztuce, to nas trzyma jeszcze przy życiu w sumie, w życiu umysłowym. Także ja uważam, że do końca ostatniego dnia naszego życia nie przestaniemy tworzyć i myśleć o tym, co może być lepiej albo inaczej. No tak, czyli już nie cel, no ta droga jest. Świata, a więcej będziemy sobie jeszcze mogli zobaczyć poprzez łącza autostrady internetowej. No to jest właśnie, no tyle jest fajne to. Tak, tak, teraz przez Skype na przykład można też wizualnie dzielić się. Technika, technika, wiele właśnie. Do nas.